utrata przez państwo islamskie Mosulu czy Rakki niekoniecznie oznacza rozpad państwa islamskiego, tylko zmianę formy organizacyjnej i formy aktywności zapewne. Jeżeli państwo islamskie rzeczywiście utraci to swoje zaplecze terytorialne, czyli te większe miasta, w których ma oparcie, no to wróci do swoich korzeni, czyli do tego, co się zdarzyło w 2006, w 2007, a potem w 2012 roku, czyli będzie po prostu funkcjonowało jako sieć grup terrorystycznych, które mają na przykład oparcie w jakichś tam lokalnych miejscach, bądź też funkcjonują na zasadzie nieformalnych grup nielegalnych, które w dalszym ciągu będą prowadziły swoją działalność i będą zwalczane przez siły odpowiednie irackie i syryjskie. W większości przypadków większość ekspertów udziela na to pytanie odpowiedzi tak, dlatego że część tych osób wróci do Europy i będzie tam kontynuowała swoją działalność. Ja miałbym tutaj zdanie tego rodzaju, że nie oczekiwałbym skokowego wzrostu tego zagrożenia, bo nie wszyscy, którzy działają w państwie islamskim na terenie Syrii i Iraku, rzeczywiście zdołają wrócić i nie wszyscy, którzy wrócą, będą zainteresowani kontynuowaniem swojej działalności. Natomiast w jakimś tam zakresie na pewno ewentualny powrót bojowników będzie stanowił zwiększone ryzyko dla lokalnych sił bezpieczeństwa. Al-Kaida w dalszym ciągu istnieje, tylko ona całe to publicity, kamery, światła, mikrofony dziennikarzy czasami są skierowane na państwo islamskie, bo one są w tej chwili dużo bardziej znane. Natomiast Al-Kaida funkcjonuje już od dłuższego czasu. Ta struktura Al-Kaidy ma zupełnie inny charakter. Wiemy, że w Syrii to, co my znamy jako Al-Kaidę, odcięło się tak naprawdę od centrali, ale należy to postrzegać jako pewnego rodzaju krok taktyczny, żeby zakorzenić bardziej tą organizację w miejscu, w którym się znajduje. No, cały czas istnieje AKAP, czyli Al-Kaida na Półwyspie Arabskim, cały czas istnieje AKIM, czyli Al-Kaida w Magrebie, cały czas jakieś grupy, które mają szyld Al-Kaidy, działają na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Z całą pewnością Al-Kaida nie powiedziała jeszcze swojego ostatniego słowa i na jej pogrzeb jest dużo za wcześnie.